Tak się cieszę, że poleciałem do Las Pegasus jeszcze przed zamknięciem najszybszej, najlepszej kolejki górskiej wszechczasów. Zaraz, najszybsza kolejka górska wszechczasów? Czyżby ona nie słyszała o niebieskiej błyskawicy? Ha! No pewnie, że słyszałam. To jest to takie, gdzie... dobra, macie mnie. Co to jest? Najbardziej czadowa kolejka górska na świecie! A w ogóle co z ciebie za Wonderbolt, jeśli nigdy nią nie jechałaś? O, to musi być kompletny odlot! Zgadza się. Najpierw wsiadasz do wagonika w kształcie chmury, zapinasz pas, a potem pędzisz jak szalona! Nurkujesz to w górę, to w dół, aż braknie ci tchu! Kierujesz z olbrzymią prędkością tyle razy, że nie wiesz, gdzie jest góra! Na koniec wjeżdżasz powoli na najwyższe wzniesienie trasy, a potem spadasz na łeb, na szyję w kierunku ziemi i zatrzymujesz się z piskiem opon! To najfajniejsza kolejka, jaka kiedykolwiek istniała w historii Equestrii! A ty kiedy na niej byłaś? O! Nie byłam. Szalony wypadek z papciami. W tym tygodniu zamykają błyskawice na zawsze! A ja nie mogę lecieć do Las Pegasus, bo muszę prowadzić lekcje w szkole Twilight. Ominie mnie przejażdżka na najsuperowszej kolejce wszechczasów! Chyba, że... Mam wrażenie, że chcesz mnie poprosić o wielką przysługę. Zastąpisz mnie w szkole? Oczywiście. Serio? Super! Jeden warunek. Na wycieczkę do Las Pegasus zabierzesz kilka kucyków. Ale chyba nie masz na myśli babci Smith. Nie, nie, skądże? Mam na myśli babcię Smith i jej kumpelki z klubu Złotej Podkowy. Ej, przebieraj to kopytami! Cioteczna babka Apple Sauce, kuzynka Apple Rose i kuzynka Goldie Delicious. Jestem pewna, że ucieszą się jak źrebaki, jeśli będziesz im towarzyszyć w ich corocznej wyprawie do Las Pegasus. Dobrze się składa. Ja cię zastąpię, a ty będziesz ich pilnować. O, ja mam ich pilnować? Żeby babcie za bardzo nie szalały. Zwykle to Big Mac z nimi podróżował, ale niech chłopak odpocznie. Ani myślę lecieć do Las Pegasus z tą grupą marudnych, powolnych staruszek. Nawet jeśli stracisz jedyną okazję, żeby zabawić się na niebieskiej błyskawicy? Ach, dobra, polecę. Ha, i tak trzymać. Szykuj się, a ja pomogę im się zebrać. Epilczyk! Widziałaś mój krem na rwę kulszową? Nigdzie go nie ma! Niech to kwaśny ocet zaleje! To może trochę potrwać. O! Dlaczego one się tak guzdrzą? Zamknął mi kolejkę górską, zanim dotrzemy do Las Pegasus! Proszę. Napisałam ci, co robić, żebyś nie miała z nimi kłopotu. Chyba nie chcesz wracać do domu, zanim pojeździsz na niebieskiej błyskawicy. A to możliwe? Tak, jeśli nie będziesz przestrzegać zasad. Babcie wymagają stałej uwagi. Jeśli którejś coś się przydarzy, to wszystkie pożegnacie się z Las Pegasus. Dopilnuj ich, Drzemek. Niech jedzą miękkie potrawy. Uważaj na tańce. Unikaj ekscytacji. Poważnie? I za nic nie spuszczaj ich z oczu. Nigdy. Zaraz, to jak ja mam się przejechać kolejką? Znajdziesz czas. A od tych starszych pań możesz się wiele nauczyć, jeśli chodzi o dobrą zabawę. Ta, w to nie wątpię. Wiś to wio, no i bryczka rusza w drogę. A w tym przypadku w niebo. Cudownie. Czeka nas wspaniała podróż. Szybciej, szybciej! Leć, 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 leć! O! Wszystko w porządku tam u was?
Harmonia gra jak na weselu w stodole. Wiecie co? Ta przejażdżka balonem przypomniała mi o tym, jak wdrapałam się na drzewo. Opowiadałam wam już tę historię? Chyba tylko jakiś milion razy. Ha? Co powiedziałaś? Mówi, że znają opowieść o drzewie. O, chcą usłyszeć opowieść o drzewie? Dobrze. No i się zaczyna. Kiedy byłam młodą źróbką, bałam się wchodzić na drzewa. Także aż mi się pociły kopyta. Pociły wam się kiedyś kopyta? Istny koszmar, mówię wam. Kuzynka Strudel miała to samo. Dla niej jako mistrzyni w rzucie placki. Niebieska błyskawica jest tu, w naszym hotelu? O, założę się, że jesteście bardzo zmęczone po podróży. Nie, może na początek pokłusujemy trochę po mieście? No, to jest mi atrakcja. Ja tu przyleciałam, żeby wygrać zawody w rzucie podkową. Chodźmy zobaczyć tęczowe fontanny w parku wodnym. Są takie magiczne. Moja cera domaga się maseczki nawilżającej w pałacowym spa. A wiecie, co by było najfajniejsze? Relaksik w pokojach! Chodźcie, kto ostatni w hotelu, ten zgniłe jabłko! Pozwólcie, że ja je wezmę. Orety, 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 orety! Oto ona! Najlepsza kolejka górska na świecie! Rozgrzewajcie pęciny, kobiety. To jest ten dzień, w którym zdobędziemy puchar za rzut podkową. Nie pozwól, żeby się ekscytowały, bo będziesz wracać do domu. Wow, 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 wow! To może być trochę zbyt męczące. Najpierw zameldujemy się w hotelu. Oj, prawdziwy z ciebie siłacz. Prawda, złociutki? Oto apartament złotej podkowy. Jak zawsze wszystko z górnej półki dla naszych najlepszych klientek. Oczywiście mam na myśli was, miłe panie. Och, stokrotnie dziękujemy. Nasz Herkules jest słodki jak pierniczek. Dziękuję, pani. Widziałyście, jak on na mnie patrzył? Może poproszę, żeby mi towarzyszył na wieczornym pokazie magii? Masz jakieś urojenia, moja droga. Ściągnij cugle, dopiero co przyleciałyśmy. To prawda. Najpierw trzeba sprawdzić inne opcje. Godzina jest młoda, ale ja już nie. Babcia Smith ma rację. Nie zapędzajmy się. Co powiecie na małą drzemkę przed korzystaniem z uroków Las Pegasus? Dobry pomysł. Mogłybyśmy deczko się przespać, dziewczyny. Nie jestem śpiąca. Dobra. Idź się zabawić, robaczku, a my tymczasem pójdziemy sobie odpocząć. Skoro tak mówicie? Co? One będą spać, nic im się nie stanie. Nie osądzaj mnie. Jeden bilet na najfajniejszą kolejkę górską wszechczasów, proszę. Tam trzeba czekać wieki. Masakra! Na szczęście nie wzywają nas żadne obowiązki i możemy sobie trochę postać. O, hej, dzięki! Miłej przejażdżki. Nawet nie wiedziały, że wyszłam. Wow! Babcie zwiały! Babcio Smith! Apple Rose!
Jesteście tu? Epulsos? Goldie? O! Nie ma co, ładnie ich pilnowałam. Nie wolno ci spuszczać ich z oczu. Dobra, no wiem. Przepraszam, czy nie widział pan tu takiej grupy staruszek? Ten opis pasuje do połowy przebywających tu kucyków. O, tu jest tyle atrakcji! One mogą być wszędzie! Goldie! 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 I co teraz? Czy Goldie Delicious i członkinie klubu Złotej Podkowy pobiją dotychczasowy rekord? To się nazywa dobry rzut podkową. O, ale numer! Goldie jest naprawdę świetna! Zróbcie hałas na cześć najlepszego rzutu podkową, jaki został oddany w tym kurorcie! Czy następny też się uda? Tak! Dajesz, Goldie! Czujecie, jakie to ekscytujące? O! Mogę teraz ja spróbować? Ups! Chyba nie jestem w tym zbyt dobra. Wybacz. I drużyna Złotej Podkowy odpada! Gra skończona, mili państwo. O, cieszę się, że was znalazłam. Nie czujecie się za bardzo podekscytowane? Teraz to wręcz przeciwnie. Dobrze, od teraz nie będę was nawet na chwilę spuszczać z oczu. W takim razie chodźmy do miasta i namalujmy parę graffiti. Ja to bym wolała w coś pograć. Kupmy sobie kapelusze. Opowiadałam wam, jak kiedyś mój nowy kapelusz okazał się być ptakiem? To jest najlepszy kierunek. Naprawdę? Wrzućmy coś na ruszt. Po tym rzucaniu podkową kiszki mi marsza grają. Aha. Och, jak ja uwielbiam naczosy! Są takie twardziutkie i chrupiutkie i trzeszczą w zębach jak suche gałązki. Niech jedzą tylko miękkie potrawy. Jak wezmą naczosy, zapomnij o kolejce górskiej. Aki! Daj spokój, babciu! Nie wolno ci ich jeść! Są bardzo twarde! Polecam słodką, delikatną zupę krem z marchewek. A ja myślałam, że ty jesteś fajna. Chwila, jestem fajna! Poszukiwacze mocnych wrażeń! Jeszcze tylko dziś macie szansę na przejażdżkę super kolejką górską, niebieską błyskawicą. Pędźcie po bilet, teraz! To, co byście chciały robić dziś wieczorem? Może na przykład położyć się do łóżka i włożyć do uszu zatyczki? Wolałabym iść do klubu i uderzyć w tany. Jestem legendą, jeśli chodzi o rumpę. Ja to, też do klubu. Świetny pomysł. To duży wysiłek. Czy nie jesteście wyczerpane po takiej ilości wrażeń? Coś ty! Cały rok oszczędzałyśmy energię na weekend w Las Pegasus. Prawda, dziewczęta? To niech będą tańce. O, pójdę z wami. Uważaj na tańce. O! Przestań wreszcie! Chyba wystarczy tych pląsów na dzisiaj. Tak, Apple Rose? O, ja się dopiero rozgrzewam. Nasi ulubieni magicy, Big Bugs i Jackpot, wyglądają bardzo elegancko, jak zwykle. Czy już mówiono wam, dziewczyny, że świetnie tańczycie? A może zechciałybyście nas wesprzeć swoją pozytywną energią i przyjść wieczorem na nasz pokaz sztuk magicznych? Mam tu dla was 5 darmowych VIP-owskich biletów na nasz nadzwyczajny spektakl w słynnym teatrze Pony Fantastique za tą kurtyną.
Słoneczko, na wasz występ zawsze. Cudownie. Rezerwujemy wam miejsce na scenie. I w naszych sercach. Okropność. Dziewczyny! Apple Sauce załatwiła nam bilety dla bardzo ważnych kucyków na dzisiejszy występ. Ale mamy żarta! Nie, no nie wierzę! Mówiłyście, że po tańcach wrócicie do swoich pokoi. Żeby każdy miał trochę spokoju, może. O, nie psujże nam zabawy, mała. Uwierz mi, na pewno spodoba ci się ten występ. Najlepsza rozrywka w Las Pegasus. O, hej! Dzięki, że mi odstąpiłaś miejsce. Podobno byłam jednym z ostatnich kucyków, które jechały na niebieskiej błyskawicy. O! A teraz zaprezentujemy nasz słynny numer. Najbardziej niebezpieczny magiczny wyczyn znany w historii iluzji. Pragniemy zaprosić grupę wyjątkowych kucyków do nas na scenę. On mówi o nas. Hej, dokąd idziecie? Wracajcie! Oto nasze urocze asystentki. Już za chwilę uciekną z wodnej pułapki za pomocą instrukcji, które przekażemy im telepatycznie. Nie próbujcie tego w domu! Czy naprawdę muszę coś mówić? Wypuśćcie babcie! Natychmiast! Coś ty najlepszego zrobiła! To była nasza minuta sławy! To było niebezpieczne! Woda się lała! Wy zamknięte! Och, daj spokój. To jest przecież pokaz iluzji. Widziałyśmy go 1000 razy. Kucykom zawsze udaje się uciec. Nie, no i to ma być magia? O, tak, zgadza się. To dzięki naszym magicznym zdolnościom. A teraz magiczne zniknięcie. Zadowolona jesteś z siebie? Czekałyśmy, żeby nas wybrano na urocze asystentki do tej sztuczki tyle lat! Wciąż psujesz nam zabawę. Wygraną już miałam w kopytku, kiedy ty położyłaś naszą grę. A ja miałam taką wielką ochotę na te naczosy. Mogłam zrobić furorę na parkiecie, gdybyś nie wchodziła mi w paradę. One są zbyt grzeczne, żeby to powiedzieć, więc ja powiem. Rainbow Dash, miałam cię za równiachę, a okazałaś się kompletną niedojdą. Co? Ma rację. Od początku zachowujesz się, jakbyś miała świra. Co się z tobą dzieje, skarbie? Bardzo was przepraszam, drogie panie. Prawda jest taka, że wybrałam się w tę podróż po to, żeby przejechać się niebieską błyskawicą. To była jedyna rzecz, na której mi tak naprawdę zależało. Applejack prosiła, żebym was ciągle pilnowała, bo narobicie kłopotów i będziemy musiały wracać. Czyli to był pomysł Applejack? Tak, zepsułam wam wycieczkę. I sobie samej. To już ostatni dzień, kiedy można się przejechać niebieską błyskawicą. Ale czeka tyle kucyków, że na pewno się nie dostanę. Hej, co was tak śmieszy? I tylko tym się trapisz? Ech, do 100 puszek kociej karmy. Czemu wcześniej nie powiedziałaś? Chodźcie, dziewczęta! Należymy do klubu Złotej Podkowy. To najbardziej ekskluzywny klub w Las Pegasus. A ona jest znana. Przyjeżdżamy tu co roku, odkąd sięgamy pamięcią, albo i nawet nie sięgamy. Mamy tu rozliczne przywileje. Jak apartamenty i wejścia bez kolejek? Zgadza się. Mam nadzieję, że lubisz jeździć z przodu. Tak!
Złotko, ty to się lepiej teraz mocno trzymaj. Przepraszam, że na początku myliłam się co do was, bo w sumie jesteście bardzo fajne. Rainbow Dash? Tak, babciu? Gadałam z dziewczynami i wiesz, uważamy, że równy z ciebie kucyk. Chcemy ci zaproponować, żebyś przyłączyła się do klubu Złotej Podkowy. Juhu! Oho, poważnie? To co, powtórka za rok? Za nic nie chciałabym tego przegapić.